Zakończyliśmy właśnie drugi etap zimowej giełdy piosenki, czyli eliminację na antenie Radiosygnały. Jesteśmy już po 5 audycjach, gdzie podczas każdej zostało wyłonionych 2 finalistów. Dzisiaj znamy już wszystkich artystów, którzy wystąpią 24 marca na scenie Studenckiego Centrum Kultury podczas wielkiego finału. Natomiast po przeglądzie konkursowym odbędzie się koncert zespołu Mysłowic, który w tym roku obchodzi 30-lecie działalności artystycznej. Cześć, z tej strony Mateusz z zespołu King Cat. Jestem jednym z finalistów zimowej giełdy piosenki. Jest nam bardzo miło, że mamy okazję zagrać tutaj. Cieszymy się, że jest coś takiego tutaj po takiej długiej przerwie, po lockdownach. Nasz zespół gra taką muzę z pogranicza grunge'u, rocka i przeróżnych odłamów muzyki. W sumie jest to trochę jeszcze eksperyment, nie jesteśmy pewni jednego takiego naszego nurtu. Staramy się nawiązać zawsze kontakt z naszą publicznością i opowiedzieć jak najwięcej historii podczas naszych kawałków. Dajemy dużo serducha w to, co robimy i cały czas się rozwijamy i tworzymy bardzo dużo naszych autorskich tekstów i utworów. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos. Dzięki Wam możemy się pojawić 24 marca w Esceku. Jest tam niezmiernie miło. Zapraszam Was wszystkich. Nie może Was zabraknąć. Zimowa giełda piosenki zniknęła na kilka lat z kalendarza akademickiego, dlatego tym bardziej jako samorząd studencki Uniwersytetu Opolskiego cieszymy się na wznowienie tej artystycznej tradycji. I myślę, że mieszkańcy Opola również cieszą się na powrót tego wydarzenia. Dlatego już od dzisiaj można odbierać darmowe wejściówki na to wydarzenie, na przegląd konkursowy, a także na koncert zespołu Mysłowic. Wejściówki nie są tylko dla studentów, ale dla każdego zainteresowanego, dlatego zapraszamy do Biura Samorządu Studenckiego po odbiór tych wejściówek. Zapraszamy, nie może Was zabraknąć.